78, projekt komisji spraw społecznych. Pan przewodnicząca, proszę uprzejmie. Proszę państwa, jest to odpowiedź na pismo z udziału mieszkalnictwa dotycząca wydania opinii do tego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Lokal mieści się przy ulicy Dobrego Pasterza. Proszę państwa, powiedziałam, że my dokonujemy wizji, a dobrze byłoby, żeby jeszcze przy okazji takich wizji, może gdyby radni miejscy też uczestniczyli, to by wiedzieli, co to znaczy, jak się to robi. Tak samo przedstawiciele administracji i również Wydziału Mieszkalnictwa, bo ja miałam bardzo duże problemy z dotarciem. Dlatego też jest istotne też, żeby te wizje dokonywali radni miejsca. Dlatego, że nie sądziłam, wiedziałam, że ten długi budynek przy Dobrego Pasterza to rudera, ale nie sądziłam, że jeszcze taka rudera jest na terenie parafii. Nie ma parafii. Parafia jest, jakby nie było, jest tam ten budynek, który w zasadzie nadaje się do wydania opinii o zbiórkę, a nie o przedłużenie. Zabytkowy. Nie zabytkowy. Bawi się tam, proszę państwa, wszystko. Ale bawi się szlachetnie. Państwo drodzy, dwie uwagi. Państwo drodzy, pierwsza. Teraz ma głos pani przewodnicząca komisji spraw społecznych, to jest jedno, a drugie jeszcze do pani przewodniczącej. Bardzo bym prosił, aby czasem nie podawać adresu. Nie. Sesję, ja wiem, co to jest ustawa o ochronie danych osobowych. Adresu nie powiem, powiem adresu. Pani Aniu. Dobrego Pasterza i proszę państwa, mieszka tam 8 rodzin, w tym ta rodzina. To jest małżeństwo z małym dzieckiem, w skandalicznych warunkach. Tak, przeciekający dach, niesprawna instalacja kominowa. Ubikacja na korytarzu, brak gazu. Ci państwo, no pomimo tych warunków i takiego no małego, bo to jest pomieszczenie, pokój z kuchnią, no radzą sobie jak mogą. W mieszkaniu jest dość czysto, mimo tej takiej... Właśnie powiem szczerze, że się bałam o tych drewnianych schodach tam wyjść na to drugie piętro. I nie zakłócają porządku publicznego, opinia mają jak najlepszą, a jeszcze dodam, że na strychu tam jeszcze jest gniazda os, szerszeni, a przy Świetniku szczury. Także zwracam uwagę do też radnego miejsca. Niemniej jednak komisja wnioskuje o wydanie opinii pozytywnej o przedłużeniu umowy najmu. Umowa kończy się 17 listopada 2013 roku. Dziękuję bardzo. Trzeba wyjaśnić swoją dyskusję. Pani Aniela, proszę Ciebie. Proszę państwa, właśnie odnośnie tego projektu uchwały. Jeszcze kilka lat temu, kiedy ja byłam przewodniczącą tej komisji, żeśmy się tym problemem już zajmowali. I wówczas wysiedliliśmy z tego budynku takiego drugiego, który jest przy samej ulicy. Większość lokatorów został jeden, który no, nie chciał się przenieść, bo dostawali tutaj na Majera dostawali mieszkania, nie chciał się przenieść i nie odpowiadało lokalizacji. Musiałby płacić, a tu praktycznie nie płaci. Więc nie przeżył się. Natomiast jeżeli chodzi o ten budynek i o tą rodzinę, która tam zamieszkuje, rzeczywiście rodzina jest, jeżeli chodzi o to jest normalna rodzina, tylko no, biedna. Natomiast myślę, że przydałoby się, żebyśmy się zastanowili kompleksowe rozwiązanie tego problemu. Bo tam większość osób, które mieszka i też mieszka w takich samych warunkach jak ta rodzina, budynek według mojej oceny jest rezydencjalistą, ale się nie nadaje do zamieszkania. Ten budynek no, trzeba do generalnego remontu, miasto nie ma pieniędzy. Do budynku jest wpisane do... Tak, właśnie dlatego mówię, może byśmy my jako dzielnica się zastanowili nad kompleksowym załatwieniem tej sprawy, bo to takie doraźne, w tej chwili opiniowaliśmy jedną osobę, która de facto będzie mogła skorzystać później pewnie z tego w zarządzie budynków
komunalnych, ja przyznaję, jest lista za, i mieszkania można z tej puli uzyskać. Niech zgłosi się tam, nie wiem dlaczego nie zgłosiła się. Nie, no zgłosiła się. Ci ludzie składają wnioski. Poza tym, proszę Państwa, no to za to nie jest dodatkowe punkty. Że przy okazji tej wizji to się rozmawia tylko z najemcą, tylko rozmawiamy z sąsiadami. I prawda jest taka, że jeżeli jest proponowane inne mieszkanie, to ci lokatorzy dostają taki czynsz, że nie są w stanie po prostu podołać finansowo. Trzeba wziąć pod uwagę, że to są ludzie też starsi, którzy mają niewielkie emerytury albo renty, a poza tym też nie pracują. Więc to nie sztuka się przenieść do lokalu, gdzie czynsz wynosi 600 zł i zadłużyć się tak, że później grozi eksmisja. To właśnie ten jest problem. Nie, ale gmina posiada takie mieszkania, w których czynsz nie jest tak wysoki, 600 zł to idzie gminy mieszkania. Ale płaci się i na Śleskiego w TGS-ach, tak się płaci. Ale trzeba coś z tym zrobić, tu jest słusznie, pani przewodnicząca zauważyła, trzeba kompleksowo załatwić. Nie tylko pojedyncze. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy dyskusji? Ja bym proponował. Mam czułkowe rzeczy, nie? Ale każdy oddzielnie musi głosować. Ja bym tak, tutaj do pani przewodniczącej pani Ani Wandów. Czy rozumiem, że wszystkie te uchwały są pozytywne, tak? Czyli ta dyskusja, którą teraz prowadzimy, może powiedzmy dotyczy tych trzech, a każdy po kolei będzie sobie głosował. Nie mogę się wyjaśnić, gdzie to... Nie, nie wyjaśnia pani, że jest... Wyjaśniam, bo każdy lokal ma inną sytuację. Lokatorzy tak samo i powiem szczerze, że... Tak, ale... Pani przewodnicząca, opinia pozytywna i rekomendacja tej komisji. Nie, to jest dobrego pasterza, to jest ulica Wyborek, to jest ulica Mistera. Wszystkie są pozytywne, nie ma problemu, tak? No problemy to tam są duże. Znaczy są problemy, ale tak jak mówię, no... Komisja opinia pozytywnie, więc idziemy tutaj... Zapewnij komisji pani przewodniczącej i przechodzimy do głosowania. To jest za poparciem druku numer 488. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.